Wieśniacy mówią, że to pies Baskervillów przyzywa swoją ofiarę. Żaden śmiertelnik. Z jego paszczy zionął ogień. Ślepia płonęły żary. Opyski grzbiet otaczały migotliwe płomienie. Ha! Pies! Watsonie, Najowisza to spaniel. Przyrodnik mógł schować tu swego psa, ale nie zdołałby stłumić jego głosu. I stąd właśnie dobiegało to wycie, które nie było zbyt przyjemnym dźwiękiem, nawet w świetle dnia. Ta pasta w puszce to bez wątpienia fosforyzująca mieszanka, którą pokrywał stworzenie. Cóż za genialny plan. Jeszcze nigdy nie ścigaliśmy niebezpieczniejszego człowieka niż ten, który gdzieś tam spoczywa. Nie wydaje mi się, bym był głupszy od bliźnich, ale w kontaktach z Sherlockiem Holmesem zawsze przytłaczało mnie poczucie własnej ignorancji. Widziałem i słyszałem to samo, co on, lecz z jego słów jasno wynikało, że wie nie tylko, co się stało, ale i co ma nastąpić, podczas gdy mnie cała sytuacja wciąż wydawała się zagmatwana i groteskowa. A więc tak, znam Sherlocka Holmesa. Czasami myślę wręcz, że aż nazbyt dobrze. Widzicie, życie z Sherlockiem potrafi być... Watsonie! Watsonie! Gdzie spojrzał się ten konowok? A, tu jesteś. Może być trudno. Wydajesz się pobudzony, drogi Sherlocku. Co dzisiaj było? Morfina czy kokaina? A! Kokaina! 7-procentowy roztwór! Masz ochotę spróbować? Nie, bynajmniej. To raczej ty zastanów się, jaką cenę płacisz. Może i twój umysł jest pobudzony i podekscytowany, tak jak mówisz. Ale to patologiczny, chorobliwy proces. Mój umysł jednak buntuje się przeciwko stagnacji. Daj mi jakieś sprawy do rozwiązania. Daj mi coś do roboty. Jakiś najbardziej zawiły szyfr albo skomplikowany problem, a w jednej chwili będę w swoim żywiole. Skoro jednak już o sprawach mowa, dzisiejsze pobudzenie to efekt... Zaklinam cię, Sherlocku. Pomyśl o swoim zdrowiu. Pamiętaj, że ja nie mówię ci tego tylko jako przyjaciel, lecz również jako twój lekarz, pomocnik, kronikarz. Może zauważyłeś, że sprawę Jeffersona Hope'a opisałem w niewielkiej publikacji pod dość niecodziennym tytułem Studium w Szkarłacie. Przeglądałem ją. Szczerze mówiąc, nie mam zamiaru gratulować ci tego dzieła. Wykrywanie przestępstw jest, czy raczej powinno być, nauką ścisłą. Ty zaś spróbowałeś całą tę historię ubarwić, dodając do niej romans. Ależ to była romantyczna historia. A, niektóre fakty należałoby mniej eksponować, a przynajmniej zachować zdrowe proporcje w sposobie ich przedstawiania. Nie powinna mnie dziwić u Sherlocka ta awersja do romansów. Skoro jego własne życie uczuciowe było skomplikowane, ograniczało się do Irene Adler.
Przy czym nie oznacza to, że mój przyjaciel odczuwał do niej coś na podobieństwo miłości. Nie, nie. Wszystkie emocje, a szczególnie to uczucie, budzą obrzydzenie w jego zimnym, precyzyjnym, a przy tym zachwycająco zrównoważonym umyśle. A jednak zawsze mówił o niej jako o tej kobiecie. W jego oczach przesłania ona rodzaj żeński, do którego należy i dominuje nad nim. Ja o Irene Adler pierwszy raz usłyszałem, gdy spotkałem się z Sherlockiem Holmesem w kawiarni. Potrzebował mojej pomocy z pewną sprawą, przy czym zaczął, jak to Sherlock, dosyć oryginalnie. Watsonie! Chciałbym cię prosić o pomoc. No, z przyjemnością. Nie masz nic przeciwko złamaniu prawa? Ani trochę. Ani zagrożeniu aresztowaniem? No nie, 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 jeśli w słusznej sprawie. No, sprawa jest najsłuszniejsza. Ja w takim razie jestem do usług. Byłem pewien, że na ciebie można liczyć. Wracając do tego typu sytuacji, widzę teraz, że sam sobie byłem winien niektórych spadłych na mnie nieszczęść. W tym przypadku jednak ryzyko warte było bycia świadkiem, jak ktoś przechytrza samego Sherlocka Holmesa. A przecież jego plan był taki elegancki. Nie będę państwa zanudzał szczegółami. Rzeknę więc tylko, że wykorzystano przebranie pastora, sporo czerwonej farby, świecę dymną i grupę statystów, która miała pobić naszego drogiego Sherlocka. Poszło natomiast o skandal związany z baronem, królem Bohemii i o pewne zdjęcie, które znajdowało się w posiadaniu Irene Adler, a które Sherlock miał odzyskać. W spodziewanej chwili swojego triumfu znalazł nierzeczoną fotografię, ale list. Drogi panie Holmes, spisał się pan doprawdy znakomicie. Wywiódł mnie pan w pole. Aż do czasu fałszywego alarmu nie miałam żadnych podejrzeń. Jednak później, kiedy zrozumiałam, że się zdradziłam, pomyślałam o panu. Ostrzegano mnie przed panem. Od miesięcy. Mówiono mi, że jeśli król zatrudni kogoś do prowadzenia tej sprawy, będzie to pan. Podano mi również pański adres. Mimo wszystko skłonił mnie pan do ujawnienia tego, czego pan się chciał dowiedzieć. Gdy nabrałam podejrzeń, trudno mi było nie ufać uroczemu, dobrotliwemu pastorowi. Musi pan jednak pamiętać, że ja jestem profesjonalną aktorką. Męskie przebrania to dla mnie chleb powszedni. Śledziłam pana aż do jego drzwi i w ten sposób dowiedziałam się, że istotnie jestem obiektem zainteresowania samego Sherlocka Holmesa. Później, choć było to dość nieostrożne, życzyłam panu dobrej nocy. Jeśli chodzi o zdjęcie, pański klient może być spokojny. Kocham mężczyznę lepszego niż on i jestem kochana. Nie będę czyniła przeszkód, choć tak okrutnie mnie potraktował i skrzywdził. Zatrzymuję zdjęcie jedynie dla swojej ochrony i zabezpieczenia przed krokami, jakie mógłby podjąć w przyszłości. Pozostawiam swoją fotografię, którą być może chciałby zachować i pozostaje szczerze panu oddana. Irene Norton z domu Adler. O, szkoda, że nie widzieliście jego miny. Kobiecy spryt zniweczył misterne plany
Sherlocka Holmesa? A co cię tak bawi? Drogi Watsonie! Wydajesz się dziś rozkojarzony, a co gorsza, rozpraszasz mnie dygresjami o stanie mojego zdrowia i romansach. Tymczasem, Watsonie, zetknąłem się ze sprawą, która może okazać się największą, może ostatnią w mojej karierze. Ależ jak to? To nie może być. Prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś o profesorze Moriartym. Nie. No właśnie. I na tym polega jego geniusz, a także niecodzienność całej sprawy. Macki tego człowieka oplatają cały Londyn, a nikt nawet o nim nie słyszał. Mówię ci, Watsonie, z całą powagą, że gdybym mógł go pokonać i uwolnić społeczeństwo od tego człowieka, czułbym, że moja kariera osiągnęła apogeum i byłbym gotów znaleźć sobie w życiu jakieś spokojniejsze zajęcie. Nie mógłbym jednak odpoczywać, Watsonie. Nie byłbym w stanie spokojnie usiedzieć na miejscu, wiedząc, że ktoś taki jak profesor Moriarty bezkarnie spaceruje po ulicach Londynu! To chyba dość niebezpieczny nawyk nosić w kieszeni naładowaną broń. Ktoś mógłby uznać, że nie mniej niebezpieczny niż spotkanie z profesorem Moriartym w ciemnym zaułku. Najwyraźniej pan mnie nie zna. Wręcz przeciwnie. Oczywistym jest, że pana znam. Mogę poświęcić panu 5 minut, jeśli ma mi pan coś do powiedzenia. Wszystko, co mam do powiedzenia, przeszło już panu przez myśl. A więc być może przeszła panu przez myśl moja odpowiedź. Upiera się pan przy swoim? Jak najbardziej. Chce pan coś zasugerować? Musi mnie pan zostawić w spokoju, panie Holmes! Naprawdę pan musi to zrobić! Tak pan namieszał, że teraz pozostaje nam tylko jedna możliwość. A było dla mnie wspaniałą, intelektualną rozrywką przyglądać się panu, gdy zmagał się pan z tą sprawą. I muszę szczerze przyznać, że było mi bardzo przykro. Byłoby mi bardzo, bardzo przykro, gdybym był zmuszony posunąć się do jakichś skrajnych rozwiązań. Niebezpieczeństwo jest częścią mojego zawodu. To nie niebezpieczeństwo. To nieuchronne zniszczenie. Nie stanął pan na drodze jednemu człowiekowi, lecz potężnej organizacji, z której ogromnego zasięgu, mimo całego pańskiego sprytu i inteligencji, nie zdaje sobie pan nawet sprawy. Musi się pan usunąć z drogi, panie Holmes, albo zostanie pan zmiażdżony. Ma pan nadzieję wsadzić mnie za kratki, ale proszę mi wierzyć, ja nigdy tam nie trafię. Ma pan nadzieję mnie pokonać. Zapewniam pana, że to się nigdy panu nie uda. Jeśli pan jest na tyle przebiegły, by doprowadzić mnie do zguby, to proszę mi wierzyć. Zginie pan razem ze mną. Dla dobra publicznego z radością zgodziłbym się na to drugie, gdybym był przekonany o tym pierwszym. Mogę panu obiecać to drugie. Pierwsze. Nie. I odszedł. Co zamierzasz? A! Nie ustąpię! To Napoleon zbrodni! Watsonie!
To on organizuje połowę wszystkich przestępstw. I niemal wszystkie te, które w tym ogromnym mieście pozostają niewykryte, jest... No jest... Jest geniuszem. Czoło stawić może mu tylko ktoś... Równy. Nawet za cenę własnej zguby? Nawet za najwyższą cenę. Taki był Sherlock Holmes. Genialny, irytujący, nieco nieporadny w kwestiach kontaktów międzyludzkich. Szalony, odważny. Był najodważniejszym człowiekiem, jakiego znałem. A zresztą... Posłuchajcie na Storytel. Do usłyszenia.